Cześć, jestem Aguś i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj witam Was w grze Vladyn Niki. Pisaliście mi w komentarzach, że wyszedł nowy poziom, więc ja od razu wbiłam tutaj, sprawdziłam i rzeczywiście tak jest. Jeśli Wam się spodobał odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie pominąć innych filmów i oczywiście zajrzyjcie do karty, gdzie znajdziecie playlistę ze wszystkich gier 12 Vlogs z tej właśnie serii. I to jest w kategorii puzzle, ten nowy poziom. I to jest chyba zoo, tak wygląda troszeczkę. Ja już odblokowałam sobie pieniądze, przyfarmiłam troszeczkę, żeby móc od razu na odcinku wejść do tego poziomu i zobaczyć, co tutaj tak naprawdę się kryje. No i zobaczmy. Dzisiaj jesteśmy w zoo. Vlad, czy możemy pojeździć na tym koniu? Zróbmy to, ale najpierw musimy odblokować te wszystkie zamki. To trochę dziwne. To bardzo dziwne, szczerze powiedziawszy, wprowadzenie fabularne, że musimy odblokować konika, biedny konik, ale to w sumie bardzo dobrze, że go uwolnimy. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Mamy kurczaka, zebrałam kurczaka, mamy marchewkę, mamy lwa, którego nie trzeba dotykać, ale na tabliczce jest napisane 7275, więc na pewno sobie to wykorzystamy. Dobra, zostawię to odkryte. To jest prawdziwy lew. Tak właśnie powinien brzmieć prawdziwy lew. No dobra, mamy tutaj kurczaka drugiego. Ej, ej, młody! Chodź, dobra, mamy drugiego kurczaka. Mamy żółwie. Tylko o co z nimi chodzi? Mamy trzeciego kurczaka, który właśnie wszedł tutaj na ekran. Te żółwie po prostu sobie skaczą, ale co z nimi mamy zrobić? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, na razie zostawmy je tak, jak były. Mamy żyrafę, ale niestety jej nie zobaczymy, ponieważ jest zbyt wysoko. Czy mogę pociągnąć za ogon? Chyba niekoniecznie. Mamy też jakąś szafkę, z której wypadła reklama i tylko i wyłącznie reklama. Mamy flamingi i mamy znak flamingów. Niestety nie mogę go przekręcić. Mam kolejną marchewkę, ale wydaje mi się, że możemy przekręcić ich, no właśnie, ich głowy i spróbujmy je ustawić tak, jak jest to na tym obrazku. Aha, czekajcie, bo jeszcze mamy nogi. Dobra, mamy tak, tak. Okej, mamy flamingowy kolorek. To bardzo dobrze. Tutaj obok siedzi krokodyl albo jakiś aligator, ale nic nie możemy z nim zrobić. Mamy jakąś linę, ale prawdopodobnie będziemy mogli ją zwinąć, jak wiecie, tą korbkę znajdziemy. Mamy słonia i naszego braciszka, który tam siedzi. I mamy kolejnego ptaka. Ja nie wiem, co te ptaki tak wchodzą, te kurczaki w sumie, małe pisklaki. Co ze słoniem? Czy możemy coś z nim zrobić? Chyba nie możemy tutaj nic zrobić. Tutaj są... O! Liście zebrałam. Bardzo dużo rzeczy mogę zebrać. O nie, to znowu Snake. Nie za bardzo lubię tutaj grać tego Snake'a. Szczególnie, że te rzeczy się pojawiają blisko krawędzi. I może być ciężko je zjeść, ale dobra. Jakoś sobie dam radę. Jeszcze tylko 6 sztuk. O nie, i zjadą swój ogon. Dobra, jeszcze raz. W sumie to całkiem ciekawe wprowadzenie, że mamy w ZOS węża i gramy w węża na jakimś tablecie. To w sumie chyba nie powinno tak być. Jak idziemy do ZOS, to raczej powinniśmy się skupić na oglądaniu zwierząt, a nie na graniu w gry. Ostatnie 3 jabłuszka. Okej, teraz to się musi udać. Super. W takim razie powinniśmy dostać klucz. O, jaki fajny! Dobra, mamy kluczyk. Mamy wiewiórkę, która ma orzecha. O nie, to jest wiewiórka? Zabrałam jej chyba orzecha. O! Wystawia rękę, czekajcie. Może tak, by spróbować tego orzecha wcisnąć w tą rączkę? Ej, młody, pokaż rękę! Hej! No nie, to coś tutaj nie gra, to jeszcze nie to. Okej, mamy korbkę, wiem, gdzie ją będę musiała użyć. Czy to miska na marchewki? Czy to miska na liście? Nie mam pojęcia, ale czekajcie, tutaj mam jakiś zamek. Tu jest małpka. Małpka dostaje banana. Rybę i kość. O co tutaj chodzi? Dobra, do tego jeszcze... O, jeszcze jest miś. Czekajcie, tutaj mał... Aha, i jest i pies. Czyli miś dostaje rybę, a pies dostaje kość. Okej, a my dostajemy kluczyk. Doskonale. W takim razie zobaczmy, jak wygląda sytuacja z kluczykami. Strasznie dużo rzeczy udało mi się przez tę jedną rundkę zebrać. Fistaszek to nie kluczyk. Mamy niebieski. I chyba tyle w tym momencie. Wydaje mi się, że tak. Na pewno od żyrafy jeszcze będziemy mieli klucz, bo to jest taki kolor typowo żyrafiasty. Chłopaki, a może wy coś macie? Nie. Dobra, zobaczmy, czy to jest gniazdo. Tak, to jest gniazdo! Czyli możemy umieścić wszystkie pisklaki w gnieździe.
A strasznie dużo ich było, nawet nie policzyłam, że było ich aż 5. Ale udało nam się jednocześnie zdobyć kolejny kluczyk. Dobra, to odlokowujemy. W sumie moglibyśmy przejść do tego kodu, który odkrył nam się przy lwie. 7275. I to będzie tutaj. 7275? Okej, to był ten kod. W sumie nie było żadnej innej tarczy. Tu mamy jeszcze jakieś łańcuchowe odlokowanie? To chyba nie powinno być trudne. Wystarczy przejść po prostu labirynt. Okej, udało się. Bez problemu. W takim razie pozostają nam jedynie kluczyki. Tych kluczy jeszcze jest 6 do zdobycia. No i tak, liczyłam, że jakąś podpowiedź znajdę tutaj, jeśli chodzi o żółwie, ale będę musiała się prawdopodobnie domyślić, o co z tym chodzi. Myślę, że żyrafa dostanie liście i teraz się schyli. O! I mamy żyrafowy kluczyk. Doskonale, to już mamy rozwiązane. Czy ty chcesz marchewkę? A może chcesz pistaszka? Krokodyl jeszcze nie jest zainteresowany, ale tutaj mamy tą korbę. Spróbujmy w takim razie zakręcić. A w którą stronę? Czy mam to odwinąć, czy odwijamy teraz? Dobra, zwijamy, tak? W tę stronę nie mogę, czyli muszę jednak to w drugą stronę. A, odwijamy i mamy króliczki! To się dobrze składa, bo mam dla was specjalny smakołyk, czyli marcheweczki i piękny biały kluczyk. Czy ty chcesz pistaszka? O! Wciągnął! Dobra, mamy w takim razie kolejny klucz, czyli coś jeszcze musimy wymyślić z tymi wiewiórkami, prawda? O! Okej, nie musimy nic wymyślać, bo ta wiewiórka miała po prostu przy sobie kluczyk i w pewnym momencie wyciągnęła ręce z kluczem. Nie mam pojęcia, czy tak było wcześniej, czy ja to przegapiłam, ale grunt, że się udało. Zobaczmy w takim razie, jak wygląda w tym momencie sytuacja z kluczykami. Widzę już teraz, że nie mam wszystkich, brakuje mi dwóch. Czerwonego i fioletowego. No tak, czyli dwie rzeczy, których jeszcze nie rozwiązałam. Mianowicie ten krokodyl, z którym chyba nic nie mogę zrobić. Ha, panie krokodylu, co ja mam z tobą zrobić? Dobra, przejdźmy w takim razie do żółwi. Może musimy zamienić je miejscami? Spróbujmy w ten sposób. Ten tutaj i ten tutaj? Aha, a wiecie co? Może spróbujmy wszystkie żółwie zamienić miejscami. Może właśnie o to w tym chodzi. Bo w sumie nie mam innego pomysłu. O! Czyli jednak o to chodziło. Dobra, to nie było też takie skomplikowane. Czyli zostaje mi jedna zagadka i zero odpowiedzi tak naprawdę, bo nic nie mam, co by mi sugerowało, co ja mogę z tym krokodylem zrobić. No chyba, że nie o krokodyla chodzi, bo w sumie ten klucz jest czerwony. Panie lwie, masz coś dla mnie? Nie. Tutaj w szafce ewidentnie nic nie ma, to mamy załatwione. Czy mogę schować te króliczki z powrotem? Nie mogę już. A, nie mogę? Dobra, to idźcie sobie jeść gdzie indziej. A co się stanie, jak teraz je odwinę? Czy dalej będą miały marchewki? Tak. Dobra, tu się nic nie zmieniło. Słonik już jest ogarnięty. Nie mam pojęcia, co zrobić z tym krokodylem. Może muszę coś mu dać do paszczy, ale w sumie nic nie mam. Spróbuję tutaj jeszcze poszukać. Może jakiś smakołyk na ziemi znajdziemy dla niego? Na 100% to jest jednak to miejsce. Spróbujmy ponaciskać w różnych miejscach. Może w oko muszę mu kliknąć? W sensie, wiecie, dziubnąć go w oko, a on otworzy paszczę i odda mi kluczyk? No nie wiem. O! Okej! Okay. O, to chodziło, musimy pociągnąć go za ogon. Dobra, w takim razie mamy ostatnie dwa kluczyki. A to znaczy, że możemy otworzyć. I pojeździć na koniu. Tak? Czy nie? Tak, okej, okay, uwolniliśmy konia. Więc teraz koń jest wolny. I możemy na nim pojeździć. Ale ładną ma grzywę, różową. No i w sumie to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli dowiecie się o kolejnych aktualizacjach, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Ja staram się wyhaczyć informacje na ten temat. I dziękuję wszystkim, którzy napisali mi o tym, że ten poziom się pojawił. No i cóż, jeśli wam się podobało, łapka w górę, subskrypcja oczywiście mile widziana. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, miłego dzionka, pa pa.